Hej, witajcie, toż to Kinowy Ekspres. Dziś coś specjalnego, bo wraca segment Warto Zobaczyć zamiast recenzji. A w nim te trzy filmy, o których wspominałem tydzień temu, czyli dwa LGBT i jeden chrześcijańska pasza, ale jak się okazuje, żaden z nich nie jest tym, o co go posądzałem. Wyjaśnimy to sobie już teraz, a zaraz potem spojrzymy sobie jeszcze na listę premier, na której dużo się dzieje, dlatego że wychodzimy z sezonu letniego, zaczyna się wrzesień i zaczyna się ruch w kinach, więc... Tak, zgadza się, warto zobaczyć. Nie spodziewacie się tego pewnie... Tak, zgadza się, warto zobaczyć. Nie spodziewacie się tego pewnie zupełnie po mnie, po tym jak określam filmy chrześcijańska pasza, którymi to mianem określam dwa rodzaje filmów. Jeden z nich to jest ten bardzo popularny, amerykański, taki jak Bóg nie umarł. Takie łopatologicznie malujące ludzi na czarno i biało historyjki moralizujące. A drugi rodzaj to te, które zainteresują po prostu wyłącznie chrześcijan czy katolików, takie jak filmy o życiu świętych albo o prześladowaniach chrześcijan w Hiszpanii, które tematycznie zawsze mogą być dla każdego. Rzecz w tym, że prawdopodobnie ich artystyczna wartość nie przekracza przeciętnej telewizyjnej produkcji w Hallmarku. Do tej kategorii wchodzą także filmy dokumentalne o papieżach, głównie naturalnie o Janie Pawle II. No więc Jak Bóg Da okazał się nie być taką do końca chrześcijańską paszą. Mimo, że bohaterem tej produkcji jest nieobecny ojciec, do tego zatwardziały chirurg ateista, a ksiądz to spoko koleś do tańca i do różańca, to udaje się uniknąć tego smrodu przekonania o nieomylności. Tego, to jest jedyna słuszna droga i my ją wam pokazujemy, głupi widzowie. To całkiem niezła, chociaż pachnąca, już trochę przykryta kurzem, rodzinna komedia w stylu sitcomowym. Postacie nie wykraczają więc tu za bardzo poza swoje komediowe scenki, ale komunikat filmu działa, bo zamiast mówić ci znajdź Boga, odnajdź tym samym szczęście, zachęca po prostu do eksplorowania swojej sfery duchowej i starania się bycia lepszym człowiekiem. Film sprawnie omija tyle pułapek, w które pakują się wszyscy ci twórcy pasz, że nie mogę tego nie docenić, nawet jeżeli to nie jest kino, które mnie by specjalnie jarało. Ale mamo, jeżeli oglądasz, myślę, że film może ci się spodobać, także myślę te warstwa komediowa. No ale to nie jest jedyna pomyłka, jaką popełniłem, dlatego że wspomniałem także, że Neonowy Byk zawiera jakiś homoromans czy coś w tym stylu i nie wiem, gdzie to przeczytałem, ale to jest kompletna nieprawda i oczywiście to nie wpływa na to, czy film jest lepszy czy nie lepszy. Rzecz w tym, że po prostu mogła pójść jakaś para gejów, obejrzała mój film, potem wyszła stamtąd i wkurzona Odemski dostanie łupnia za te fałszywe informacje. Przepraszam. Zwłaszcza, że film kończy bardzo długa scena wcale nie gejowskiego seksu. No ale mniejsza z tym, czy Neonowy Byk to jest dobry film? Powiedziałbym nawet, że świetny. Ale zupełnie nie dla każdego. Ogólnie film jest cieleśnie odważny i nie boi się pokazywać rzeczy, jakich filmy normalnie unikają. Choć i tu mamy dużo komedii, zwłaszcza w wymianach zdań między postaciami, które wypadają bardzo naturalnie. A niektóre wątki, takie jak na przykład kradzież spermy luksusowego ogiera rozpłodowca, które normalnie by działały właśnie w jakiejś szerokiej komedii jako ho ho, wielkie, szerokie żarty. Patrz, on wali koniowi, konia. Tu jest pokazana po prostu jako rzeczywistość tych ludzi, obracających się wśród ciał zwierząt, wśród ich organów, bo taka to jest praca. Praca ze zwierzętami na wsi. Polecam fanom twardego arthouse'u i możliwe, że nikomu innemu, ale to nic nie szkodzi. Nie wszystko musi być dla wszystkich. Nie, żebym nie zachęcał do eksperymentowania. Jedyny więc naprawdę LGBT film, jaki wyszedł w zeszłym tygodniu, to Pożegnanie. I to też sobie nadrobiłem w ramach zadośćuczynienia za to, jak źle opisywałem filmy. I okazuje się, że i tu dostajemy coś więcej niż tylko romantyczny wątek między Anglikiem poetą, a bardzo fizycznym, szerokim, zwierzęcym Francuzem. Tle bowiem cały czas widać nieszczęśliwą matkę, która tylko czeka, aż jej życie się rozpadnie, bo czeka tylko, żeby jej mąż ogłosił, że do szczęścia potrzeba mu tak naprawdę innego mężczyzny. I jedyna perspektywa, jaką dostajemy, to tak naprawdę perspektywa właśnie tej nieszczęśliwej matki, tej poszkodowanej, co jest bardzo odważną rzeczą w takim filmie. Romans młodych przebiega zaś zgodnie z oczekiwaniami tego typu filmu, ale ma naprawdę przyjemny klimat. Więc wśród tych trzech filmów dla każdego znajdzie się coś prawdopodobnie, w czym się odnajdzie, a to jeszcze nie jest koniec, dlatego że zaraz robimy listę premier. Ogólnie nie pójść w tym tygodniu do kina to jest okropny grzech, bo jest tak dużo rzeczy, zwłaszcza jeżeli macie dostęp do kin studyjnych, że
Po prostu iść. Come on. Wchodzą dwa filmy dokumentalne. Jeden z nich, czyli Lo and Behold, przetłumaczony po polsku na Lo i stało się, ale to dlatego, że tłumacze mieli naprawdę bardzo trudną rzecz do zrobienia, bo to jest gra słowna, którą zresztą wytłumaczy wam w filmie sam twórca dokumentu, czyli Werner Herzog, który jest w tym dokumencie bardzo rozgadany. Ta zaduma nad internetem i przyszłością technologii nie jest moim zdaniem najmocniejszym dokumentem Herzoga. Pochwyta się zbyt wielu różnych elementów, tylko nieco je dziubdziając i pozostawia niedosyt na każdym kroku. Nadal zupełnie nadaje się do obejrzenia, bo zdarzają się przebłyski geniuszu. Werner Herzog to człowiek, który o internecie właściwie nic nie wie, więc ma zupełnie inną perspektywę niż większość z nas. A drugi dokument to Fuoco a Mare, czyli Ogień na morzu. I ten mogę polecić z czystym sumieniem, choć nawet nie muszę tego robić do końca, dlatego że dostał Złotego Niedźwiedzia, więc to jest jakby wyróżnieniem samym w sobie. A jak ktoś jest głębiej zainteresowany, to w opisie jest link do mojej pisemnej recenzji, którą napisałem jakiś czas temu na Nowych Horyzontach. A zaraz pod nim link także do mojej recenzji najnowszego filmu Almodovara, czyli Juliety. W skrócie gość wraca do tematu kobiet i będzie milion telenowelowych różnych zagrywek fabularnych. No, więc te trzy filmy z premierowych już widziałem, ale i tak będę miał zdecydowanie za dużo do obejrzenia jeszcze, żeby obejrzeć wszystko, co bym chciał obejrzeć, więc posłuchajcie tego majonezu. Bardzo wysokie oceny od krytyki dostaje Aż do piekła z Jeffem Bridgesem i Chrisem Pine'em. Niestety prawdopodobnie do obejrzenia tylko w niektórych niezależnych kinach, ale wszyscy mówią, że warto odszukać, bo takiego kina gatunkowego już się nie robi. Napady na banki w Teksasie to zawsze coś, co brzmi fantastycznie, a kiedy jeszcze zbiera takie recenzje, no to Kubuś idzie na pewno. Zaskakująco, podobno także Miles Davis i ja także zawiera mnóstwo pościgów i strzelanin, które wcale nie były częścią życia tego muzyka. Po prostu reżyser pozwolił sobie kompletnie na luzik w fabule. I ten luzik dużej części krytyków nie do końca się spodobał. Ja na pewno jestem ciekaw, co on tam wyczarował. Tak samo ciekawi mnie Nerf, czyli film o gierce internetowej granej w prawdziwym życiu, w prawdę i wyzwanie. Obawiam się tylko, że koniec końców pójdzie zbyt znajomymi drogami w fabule i nie powie nic ciekawego. No i to nadal nie koniec, bo jeszcze muszę zobaczyć nowy film z Jake'em Gyllenhaalem, dlatego że uwielbiam Jake'a Gyllenhaala. Wygląda na to, że fabuła Destrukcji będzie przypominała jeden z odcinków fantastycznego serialu BoJack Horseman, konkretnie odcinka z trzeciego sezonu. Więc w Destrukcji Jake'owi umarła żona, a do tego zepsuł się automat wydający napoje, więc Jake dzwoni do obsługi i zwierza się z całego życia i ze swoich smutków. Wiem, jak dalej toczy się odcinek BoJacka Horsemana, ale jak dalej potoczy się film, tego nie wiem, dlatego muszę zobaczyć. No i Jake Gyllenhaal. No i jeszcze jest Pan Idealny. Przepadam za Anną Kendrick, ale już chyba nie zmieszczę. Więc jeżeli może ktoś z was pójdzie zamiast mnie na tę komedię, w której jej nowy super chłopak okazuje się być płatnym zabójcą, więc trochę zonk. No ja już nie zmieszczę. Więc to tyle na dziś. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, lajeczki, linki na dole i tak dalej. Dzięki wielkie za także pisanie komentarzy. Staram się czytać wszystko, na część odpisuję. Do zobaczyska za jakiś czas. Za tydzień. Boże, kochany, byłbym zapomniał. Dobrze, że włączyłem jeszcze raz. Słuchajcie, muszę usunąć wszystkie premiery, dlatego że wchodzi jeszcze jedna rzecz. Mianowicie wchodzi kosmiczna jazda. How, mamy problem. Halo, najbliższe kino? Poproszę bilety na każdy możliwy seans od piątku do niedzieli filmu pod tytułem Kosmiczna jazda. How, mamy problem. Co? Nie da się tak dużo biletów zamówić? No to how, mamy problem. No to how, mamy problem. No to how, mamy problem. No to how, mamy problem.